Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, coraz mniej normalnych jest na tym świecie, a w Ameryce szczególnie. Zachód walczy o zdrowie psychiczne, Ameryka jeszcze bardziej. To, co się dzieje w Ameryce, to, co do czego komuniści doprowadzili przez ostatnie 60 lat, to jest po prostu nieprawdopodobne. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzień o codziennych powiadomieniach, no bardzo często zdemonetyzowanych filmików. No, prezydentura Bidena, prezydentura Obamy, no to pokazała, co komuniści robili przez ostatnie 60 lat. Ten marsz komunistów przez instytucje po prostu osiągnął już swoje maksimum. Niszczenie białych Europejczyków, chrześcijan w imię wolności, w imię równości komunistycznej doprowadziło do tego, że no, religia, kościół jako taki, laicyzacja odbywała się w nieprawdopodobnym tempie. Te nieustanne ataki na przykład na katolików, no bardzo często były to powody na to, że tam jednak karierowicze dochodzili do wstępowali do zakonu, zostawali, byli księżmi i tak dalej, ale to wykorzystywali dla swojej własnej, swoich życiowych, powiedzmy, celów, no ale 99% tych katolickich księży, no to jednak szła za powołaniem. No, okazuje się, że wśród baptystów też były jakiegoś rodzaju nadużycia, wśród rabinów też są nadużycia, no ale akurat na cel poszli katolicy, no i dużo katolików właśnie w Ameryce ścigano, no i dużo przestało ludzi chodzić do kościołów. Amerykanie do tych anglikańskich też przestali chodzić, prezbiterianie, no te wszelkie jakieś inne protestanckie. No, religia to jako taka, chyba rok temu, no to już się okazało, że mniej niż połowa Amerykanów deklaruje się, że jest religijna. Co to znaczy? No, religijna w bardzo luźnym znaczeniu to znaczyło, że tam chodzi częściej niż tam dwa razy do roku do kościoła, czy do zboru protestanckiego. To nie jest dużo. No i tak przez ostatnie 60 lat ambona w kościele, czy w zborze protestanckim została zamieniona na kozetkę psychologa. No i teraz, czy psychiatry. No i teraz wyniki, jakie mamy, no to każdy widzi. Od lat 1910, no to już jest dużo rozmów o stanie psychicznym, umysłowym Amerykanów. No i dużo ludzi to właśnie mówiło, że to jest jednak, zaczyna się epidemia. Teraz te dwie strzelaniny, które w zasadzie były zrobione przez 18-latków, jedna w Uvalde w Teksasie, druga w Buffalo, północnym stanie Nowy Jork. No w Buffalo, no to on przetrwał, no to jest bardzo rzadkie, no bo z reguły ci, którzy jadą tam strzelać, no to 99% w zasadzie ginie, albo się wystawia na postrzelenie przez policjantów, albo sami zakończają swoje życie. No ale to tu też jest błąd Ameryki, że nie ma kary śmierci, że nie ma szybkiego sądu, procesu i tak dalej, to też by pomogło. W Uvalde, no młody chłopak, pierwsze pokolenie Amerykanin, rodzice Meksykanie, matka miała trochę problemy z narkotykami, ojciec ogólnie też nie był związany, jąkał się, no to się z niego tam naśpiewali w szkole, no ale do tego, żeby sobie wyobrazić, że można zabić babcię i później wpaść do szkoły, do której się chodziło 10 lat wcześniej i powystrzeliwać dzieci, no to naprawdę pokazuje, że to jest poważne
poważny problem psychiczny. Amerykańscy psychiatrzy i psycholodzy studiują to wszystko, no i, ale dochodzą do wniosku, że wzrost jest przyspieszony. Te wszystkie funkcjonalne choroby umysłowe, no i schizofrenia, depresja, to wszystko rośnie w nieprawdopodobnym tempie, dużo szybciej od 1940 lat. No i badania pokazują, że te proporcje się po prostu zmieniają. Jest dużo większe przyspieszenie. 10 lat temu, kiedy przyjmowali studentów, no to jeden na pięcioro studentów, no to miał jakieś problemy ze zdrowiem umysłowym. Pomiędzy 2013 a 2021, no to na uczelniach wzrosła ilość tych studentów, którzy mieli problemy psychologiczne, wzrosła o prawie 1,5 razy. Studenci, którzy mieli poważniejsze sprawy psychologiczne, wzrosły o 40%. Także młodzież amerykańska po prostu idzie i ich zdrowie psychiczne idzie w bardzo złym kierunku. Parę lat temu okazywało się, że 40% młodych chłopców jest na środkach uspokajających, no ale to tylko dlatego, że ci wszyscy psycholodzy, ogólnie flegmatycy, no bo psycholodzy i psychiatrzy, no to są ogólnie flegmatycy i oni nie rozumieją młodych ludzi, którzy mają nadmiar adrenaliny i nadmiar energii, no ale przez tysiące lat, no to oni zostawali żołnierzami, zostawali strażakami, policjantami i tak dalej, i tak dalej. No a teraz psychiatrzy i psycholodzy dają im psychotropy na uspokojenie. No i myślą, że to jest prawidłowo. W Ameryce od 20 paru lat to każdy policjant, który idzie do Akademii Policyjnej, no to nie brał udziału w bijatyce na pięści. Dlaczego? No dlatego, że te bezstresowe wychowanie, ten cały nauczanie, że wszyscy są wygranymi, do tego dochodzi jeszcze ten przymusowy ateizm, doprowadził do tego, że te dzieciaki po prostu nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, nie są w stanie zidentyfikować się jako jednostka, jako człowiek, jako młodzi ludzie. No i teraz wszyscy ci psycholodzy w zasadzie ścigają się w tym, żeby to wszystko wyjaśnić, no ale to wyjaśnienie jest w sumie dosyć proste. Normalni ludzie widzą, co się dzieje. Choroby umysłowe niszczą społeczeństwo, no i to jest dużo więcej niż społeczne, ekonomiczne czy polityczne choroby czy słabości. Funkcjonalna choroba umysłowa, no nie ma na to w zasadzie lekarstwa. No, można to jakoś opanować, kontrolować. No, są na to lekarstwa najróżniejsze. Litium w Europie dawali, w Polsce dawali, w Ameryce jest to ten Prozac. Właśnie Prozac jest dawany tym młodym chłopakom w szkołach. No, jak to jest efektywne, no, to zależy tylko od racjonalności pacjenta. Kiedy większość pacjentów jednak nie jest racjonalna. Cały ten epidemiczny poziom zaczął wzrastać. Jak się popatrzy nawet na dane z 2007 roku, no to wygląda na to, że ludzie, dorośli ludzie od 18 roku życia do 20 roku życia, no to 20%, no to jest jedna osoba na pięć. Jedna osoba na pięć w wieku 18 do 54. Teraz, jeżeli tak się popatrzy,
popatrzy na te wyniki, no to teraz już jest dwoje na pięcioro, jak się patrzy na te dane statystyczne. No i ci ludzie będą musieli działać, żyć, wydawać orzeczenia i podejmować decyzje polityczne, wojskowe, ekonomiczne, społeczne i tak dalej, i tak dalej. Także no, społeczeństwo jest w stanie się zapaść. Jest prawdopodobieństwo, że po prostu się zapadnie. Z definicji ta funkcjonalna choroba umysłowa, no to ma pochodzenie biologiczne, no ale jednak ten stały wzrost od prawie 200 lat, od 180 lat, no to pokazuje, że to nie jest tylko biologiczne. No każdy normalny zaczyna zauważać, że to jednak jest nie tylko biologia, medycyna i ciało same w sobie i mózg sam w sobie, ta szara masa. Ewidencja pokazuje, dowody pokazują na to, że jednak historycznie można to wytłumaczyć oraz kulturowo można to wszystko wytłumaczyć. No i wszystko wskazuje na to, że ten wzrost chorób umysłowych, no to jest jednak największy w bogatych krajach liberalnych, gdzie jest jakiś prosperity, gdzie jest jakiś, ludzie są bogatsi, no i w zasadzie no sukces państwa doprowadza do tego, że ilość chorób psychicznych wzrasta. Czym więcej jakieś społeczeństwo jest przekonane do tego, żeby walczyć o równość społeczną i czym więcej społeczeństwo daje możliwości jednostkom, no to wtedy zaczyna się problem dla bardzo wielu ludzi. No w każdym społeczeństwie są umysły ścisłe, to są ludzie przedsiębiorczy, bardzo często idą na kierunki politechniczne, inżynieryjne, wojskowe i tak dalej, no i oni sobie jakoś tam radzą. Osoby o bardziej umysłach humanistycznych, czyli idące w kierunku bibliotekarzy, nauczycieli, tego rodzaju spraw, gdzie jest więcej niby intelektualnej pracy społecznej, no to oni zaczynają się zagubiać. Oni mają tą funkcjonalną większą statystykę tej choroby umysłowej. No i to te liczby wzrastają równolegle do możliwości właśnie geograficznych, zawodowych, religijnych, tych psiowych, płciowych, kiedy ludzie zaczynają wierzyć, że wszystko jest możliwe. No, a się okazuje, że nie bardzo jest możliwe. W Ameryce od lat 1970 no to najszybciej wzrasta ilość chorób psychicznych, no ale Ameryka właśnie od lat 1970 była najbardziej prosperująca, najbardziej silna, gospodarka szła jak po prostu jak szybka lokomotywa. No i te wszystkie inne liberalne demokracje na świecie, no to też nie są daleko z tyłu. Przed latami 1970, no to na szczycie chorób umysłowych, no to była Anglia, Zjednoczone Królestwo, można powiedzieć. No w tym czasie, kiedy zaczęło się, no w tym czasie, no to już było koniec właśnie Wielkiej Brytanii, te wszystkie upadek kolonii i tak dalej i ta możliwość wyboru jednostek, no to się bardzo to wszystko zmniejszyło.
No ale widać, że ilość chorób psychicznych w krajach biednych, w krajach jakichś bardzo kastowych, czy rozwarstwionych, czy autorytarnych, tego za bardzo nie ma. Tego za bardzo nie ma. Tam ludzie znają swoje miejsce, wiedzą co mają robić, co powinni robić. No i duża ilość społeczeństwa lubi coś takiego. Lubi mieć powiedziane, jak mają żyć, co mają robić. No spora część społeczeństwa nie zgadza się, no i bardzo często wtedy emigruje do innych, w inne miejsca, gdzie trawa jest zieleńsza, no ale społeczeństwo to jest jednak cały przekrój, i jeżeli jest za dużo tych nieszczęśliwych, no to to jest niedobrze. No, psycholodzy, psychiatrzy amerykańscy, no i światowi zastanawiają się nad tymi wiecznymi puzzlami, że dlaczego nie ma tylu chorób psychicznych w południowo-wschodniej Azji. No tam ludzie w zasadzie uczciwie ciężko pracują, znają swoje miejsce, robią co mogą, część społeczeństwa, no wszyscy w tym społeczeństwie przesuwają się po tej drabinie społecznej, no ale tam nie ma tego nacisku, nie ma tego parcia na to, że wszyscy są równi i identyczni. No w Ameryce doprowadzili do tego stopnia równość i identyczność, że teraz już są kobiety z penisem i są kobiety z pochwą, tak? Także tak wykolejono równość. Dziewczyny, które mają macice pływające z kobietą, która była mężczyzną 3 lata temu, no to oni wszystkie te dziewczyny po prostu no wariują. One nie są w stanie zrozumieć, co to się dzieje naokoło nich. Ten facet, który mówi, że jest kobietą, no również zwariował, no ale wszyscy naokoło mówią, że on jest normalny. Ludzie nie są w stanie tego przyjąć na swoje barki. Ludzie myślą, że są równi i zaczynają się w pewnym momencie wyobcowywać te dokładając do tego jeszcze to, co się stało do zachodnich wartości, no to już w ogóle ludzie nie wiedzą, na czym stoją. Po tym, jak Związek Radziecki się rozpadł, no to nie ma jakiegoś wspólnego przeciwnika polityczno-kulturowego, no i to też jeszcze nie poprawiło. Ameryka i Europa liberalna, ta zateizowana, straciła jakiś cel w życiu. No i wtedy, jak straciła cel w życiu, no to już nie ma żadnych wspólnych punktów zaczepienia, nie ma kultury, nie ma tradycji. W Ameryce teraz niszczą wszystkie te pomniki przeszłość, także ludzie nie są w stanie się zidentyfikować z niczym. No i jest to zagubienie. Jest to kompletnie te zagubienie. No te cnoty i wady po prostu teraz są tylko wtłamszone w te grupowe myślenie. No i to idzie w tym kierunku po prostu, że osoby indywidualne nie są winne, tylko że wszyscy inni są winni. No i to doprowadziło do tego, że odpowiedzialność osobista została zatracona. No i jak odpowiedzialność osobista została zatracona, no to już jest początek końca. Teraz ci, co strzelali, to też wychodzą eksperci i mówią, że to nie oni są winni. No. I to jest właśnie ten cały początek końca. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. Przekaz dla komunistów. Widzicie, co doprowadziliście głosowaniem na Bidena. Świat
świat normalny się kończy, ale się nie zakończy. Zdrowia dla normalnych.